Co oglądasz teraz najchętniej? Jakie filmy, seriale być może? Obejrzałam, na razie jestem po pierwszym odcinku Małego Zgonu i będę oglądała co dalej. Obejrzałam Euforię, pierwszy odcinek. Też jak będę miała. No, wiesz co, jakoś w ogóle nie mam potrzeby za dużo oglądania. To jest dziwne. Mało oglądam, więcej czasu spędzam właśnie tak po prostu rozmawiając, siedząc, przeżywając, gotując, piekąc. Naprawdę to jest niesamowite, co ten czas wyzala. Ja mam ogródek po prostu na moich parapetach. Mi wyrosły poziomki, mi się zawiązują truskawki, pomidorki, wiesz, wzrastają te krzaki. Więc naprawdę Jest co mam to robić. tak. No Mam co właśnie, jest to robić. jest. Sprzątam, cały czas tu się brudzi, wiesz. No, też to zauważyłam, że jak jest się w domu, to ciągle jest brudno. No, to jest niesamowite. A Ale teraz. mam naprawdę, tak mi ładnie pachnie w tym domu od tych moich wszystkich roślin. No, ja sobie wyobrażam, jak taki mały ogródek zrobiłaś sobie wewnątrz. No, naprawdę mam. W ogóle, jak mi się rozrosła mięta, jedna z moich mięt, która się po prostu wije już po parapecie. Czyli jak zdobywca, bo to jest naprawdę nieodkryty lądek. To Zamiast jest wina, to tu u ciebie jak Maja w ogrodzie. O, fajnie, fajnie, zazdroszczę trochę, bo u mnie tylko stoją storczyki cztery. No ale widzisz, mi to wszystko przyszło. Mój chłopak przywiózł mi pierwsze kwiaty i tak zaczęliśmy w to iść. No i tak to się rozrasta i to tak dużo przyjemności nam sprawia, że się po prostu tutaj coś dzieje. A ja mam bardzo duże parapety, bo mam takie dosyć. Mój tato mi jeszcze je robił i one mają naprawdę tak, nie wiem, z 40 centymetrów głębokości. To takie, że Więc można tak. siadać tam. Tak, na nich się siada, wiesz. Więc tych kwiatów to mam obłęd. Proszę bardzo. A teraz tak sobie pomyślałam, że jesteś chyba. O! Widać. Ale pięknie. No prawda, to jest tylko część, no bo tutaj akurat gdzie siedzę, więc naprawdę jeszcze mam na stole taką wielką cytrynę, która jest mojego syna, ale oczywiście ja ją podlewam. A on obiecał, że nie będzie jeszcze zrywał tych owoców, dopóki same nie spadną. I dotrzymuje obietnicy. Tak, dotrzymuję, bo to też mu się podoba, wiesz, że to rośnie, ale zrywa sobie poziomki. Co cię wkurza teraz, kiedy spędzasz więcej czasu w domu? Znaczy, wiesz co, chyba najbardziej mnie wkurza to, że na co nie ma lekarstwa, że tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi do końca, że jest tyle informacji, że jest jej przesyt, że nie wiemy, na ile nasze decyzje są słuszne, ale to będzie mogła rozstrzygnąć tylko historia, bo to z biegiem czasu jesteśmy mądrzejsi. Dzisiaj wiemy więcej niż miesiąc temu, natomiast nie wiemy, jak to się tak naprawdę. Jak to się powinno ogarniać? Uczymy się jako społeczeństwo, jako narody. Ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciała w ogóle podziękować służbie zdrowia, która stoi na tych barykadach. No, wiecie, no my pierwszy raz jesteśmy w ogóle jako społeczeństwo w takiej sytuacji, bo myśmy nie doświadczyli, no, nasze pokolenia i młodsze nie doświadczyły trudnych momentów historii, ani stanu wojennego, ani. No ja pierwszy raz w życiu stoję w kolejce na poczcie. Ładnie. Dla nas wszystkich to jest jakieś science fiction, takie totalne. I jak chodzę po ulicach i mam maseczkę i widzę, że wszyscy mają maseczki, a miesiąc temu to trochę mam wrażenie, że to jest film. Że trochę tak jakbym odgrywała jakiś scenariusz i nie znam po prostu, nie wiem co będzie dalej.